Hollywood w Kalifornii. Mekka modelek i gwiazd filmowych. Jednak za pełną blichtru fasadą aż roi się od bezwzględnych morderców. Do tak brutalnych zabójstw mogło dojść tylko w światowej stolicy rozrywki. Sądzicie, że znacie Hollywood? Mylicie się. Marzec 2003 roku. Czterech turystów znajduje zwłoki 21-letniej dziewczyny gnijące w wąwozie od 2 tygodni, schowane w śpiworze z dłońmi związanymi za plecami. Szyja i głowa całkiem zgniły. Nazywała się Christy Johnson. Kolejna młoda aktorka marząca, jak wiele pięknych dziewczyn, o hollywoodzkim sukcesie. Bardzo pragnęła zostać gwiazdą. Wierzyła, że się przebije. Kto był sprawcą? Na pewno socjopata. Planował zbrodnię doskonałą. Co spotkało Christy Johnson? Pozbył się świadków. Dlaczego tak zakończył się jej hollywoodzki sen? Młode kobiety nie przestaną przyjeżdżać do Hollywood mimo czyhających zagrożeń. Demony z miasta aniołów. Christy Johnson dorastała w michigańskim Saugatuck, miasteczku nieopodal Grand Rapids. Była lubiana i pilnie się uczyła. Wyjątkowo atrakcyjna, niebieskooka blondynka zwracała uwagę. Pragnęła przeprowadzić się nad morze. Poza tym marzyła o karierze filmowej. Zdawała sobie sprawę, że w Michigan nikt jej nie odkryje. Babka Christy mieszkała na kalifornijskim wybrzeżu, niedaleko Santa Maria, 3 godziny jazdy od Los Angeles. Zamieszkała u babki i zaczęła uczęszczać do miejscowego koledżu. Któregoś dnia przedstawiciel studia poszukiwał chętnych do pracy przy najnowszej produkcji. Christy dostała pracę. Jako 19-latka miała okazję poznać Hollywood od środka. Film nosił tytuł Śmiertelna wyliczanka. Sandra Bullock grała policjantkę na tropie nieuchwytnego przestępcy. Plan filmowy zafascynował Christy. Zabawa, za którą doskonale płacono. Dlaczego by nie spróbować, pomyślała. Zapisała się na kurs charakteryzacji w Burbank. Wkrótce zaczęły napływać drobne zlecenia. Po otrzymaniu dyplomu pracowała przez ponad rok dla Warner Brothers, ale nie były to stałe dochody. Jej kariera aktorska także stała w miejscu. By związać koniec z końcem, w 2002 roku podjęła drugą pracę. Z nadejściem grudnia wprowadziła się do nowego mieszkania, niecałe 7 kilometrów od plaży, wspólnie z 2 współlokatorkami. Czekała na swoją szansę, ale ta nie nadchodziła. Jednak ledwie 21-letnia Christy wciąż miała czas, by zaistnieć. Lutego 2003 roku zadzwoniła do matki. Była sobota, dzień po walentynkach. Matka powiedziała jej, by z tej okazji kupiła sobie jakiś drobiazg. Prezent ode mnie z okazji walentynek. Jednak aż do poniedziałku córka Terry nie dała znaku życia. To do niej niepodobne. Nie odbierała telefonu.
Zadzwoniłam najpierw na jej komórkę, a potem pod numer biurowy. Włączyła się sekretarka. To mnie zaniepokoiło. Terry obawiała się najgorszego. Około 13:00 zawiadamia policję w Santa Monica o zaginięciu córki. W ciągu godziny sprawa ląduje na biurku Virginii Obenchain, śledczej z 20-letnim doświadczeniem. Ze zdjęcia spoglądała na mnie bardzo atrakcyjna dziewczyna. Miała świetny kontakt z matką i była wzorową pracownicą, ale nie poinformowała nikogo, że bierze wolne. Obawiałam się, że stało się coś złego. Detektyw Obenchain dzwoni do matki Christy. Historia połączeń telefonicznych i operacji na koncie bankowym córki wskazywała, że ostatni telefon wykonała w sobotę o 17:25. Tego dnia korzystała również z karty. W niedzielę i poniedziałek żadnej aktywności. Postanowiłam udać się do mieszkania Christy. Gdy mój partner przesłuchiwał współlokatorki, przeszukałam pokój zaginionej, próbując ustalić, czy nie wybierała się w podróż. Znalazłam rachunek za buty oraz szczotkę do włosów, na której mogło się znajdować jej DNA. Christy jawiła mi się jako typowa 20-latka. Pracowała, lubiła zabawę i towarzystwo znajomych. Jakim cudem wpadła w kłopoty? Współlokatorki poinformowały nas, że w sobotę wróciła cała w skowronkach. Chciała pochwalić się nowym strojem. Powiedziała: nie uwierzysz, co się stało. Poznałam łowcę talentów. Kręcą kolejną część Jamesa Bonda. Od premiery Śmierć nadejdzie jutro z Piercem Brosnanem i Halle Berry minęły ledwie 3 miesiące. Mam się stawić na przesłuchaniu w określonym stroju, dodała. Otrzymała szczegółowe wytyczne. Biała koszula z długimi rękawami. Nylonowe rajstopy, bardzo krótka mini oraz buty na obcasie. Wyszykowała się i była gotowa do wyjścia około 17:00. Od razu wiedziałam, że dziewczyna ma kłopoty. To nie był wakacyjny wyjazd, o którym nie poinformowała matki. Śledztwo nabrało tempa. Obdzwoniliśmy lotniska i hotele, sprawdzając, czy ktoś korzystał z jej paszportu, bez rezultatów. Po 2 dniach policja zmienia taktykę. Postanowiliśmy zwrócić się o pomoc do mediów. Nie jest to standardowa procedura, ale nie mieliśmy wyjścia. 21-letnia Christy Johnson zaginęła w sobotę. Ostatnio widziano ją o 16:30. Prosiliśmy ewentualnych świadków o kontakt z gorącą linią. Kluczowe są pierwsze 72 godziny, dlatego policja apeluje o pomoc. Kobieta ma 1,75 m wzrostu, blond włosy, niebieskie oczy. Ustaliliśmy, że była umówiona na spotkanie z fotografem w okolicach Beverly Hills. Dwudziestego lutego aktorka Susan Murphy natrafia w prasie na wzmiankę o zaginięciu. Przeczytałam, że ta ślicznotka wybierała się na spotkanie z fotografem. Może to kobieca intuicja, ale od razu wiedziałam, że stało się coś złego. Dosłownie zamarło mi serce.
15 lutego 2003 roku 21-letnia Christy Johnson znika bez śladu po tym, jak pojechała na spotkanie z mężczyzną podającym się za łowcę talentów. 5 dni później o jej zaginięciu przeczytała w prasie 24-letnia Susan Murphy. Może to kobieca intuicja, ale od razu wiedziałam, że stało się coś złego. Susan podejrzewa, że ten sam mężczyzna zaczepił ją kilka tygodni wcześniej. Dzwoni na gorącą linię. Odebrałam telefon od kobiety, która twierdziła, iż w centrum handlowym Century City pewien mężczyzna proponował jej rolę dziewczyny Bonda. Wyglądał jak ktoś pracujący w przemyśle filmowym. Żaden potwór, normalny facet. Powiedział, jestem autorem zdjęć do nowego filmu o Bondzie, właśnie organizujemy casting. Chwalił moją urodę. Sugerował, że idealnie nadaje się do epizodycznej rulki i zaprosił na przesłuchanie. Historia była bardzo podobna do tej, którą usłyszałam od współlokatorki Christy. Poprosił, bym dobrała określony strój, wysokie czarne szpilki, miniówkę oraz białą koszulę. Krawat miałam dostać na miejscu. Ubranie wzięła ze sobą, ale go nie założyła. Na spotkanie zawiózł ją chłopak. Oczekujący na nią mężczyzna zirytował się, gdy spostrzegł, że miała na sobie dres. Zauważył mojego narzeczonego i wówczas stwierdził, że jednak nie jestem odpowiednią osobą do tej roli. Odwrócił się na pięcie i zniknął. Wreszcie jakiś trop. Poprosiłam Susan o spotkanie. Stworzyłyśmy portret pamięciowy. Utkwił mi w pamięci, choć widziałam go ledwie kilka chwil. Opisałam policji jego owalną twarz, kształt nosa i oczu. Policja wreszcie miała rysopis podejrzanego. Who 24 lutego nastąpił kolejny przełom. Detektyw Owen Chain otrzymuje telefon z hotelu położonego naprzeciwko centrum handlowego, w którym Christy spotkała łowcę talentów. Jego pracownicy wiedzieli o zaginięciu z telewizji. Zgłosili, że na parkingu stoi porzucony samochód. Należał do Christy. Na podłodze znaleźliśmy jej telefon. Parkingowy poinformował nas, że kilka dni wcześniej auto odstawił jakiś mężczyzna, który rzucił mu w pośpiechu kluczyki, po czym zniknął. Christy nie miała dostępu do telefonu ani auta. Szukano jej od 9 dni. Policja zdawała sobie sprawę, że szanse na jej odnalezienie są bliskie zeru, ale rodzina nie traciła nadziei. Christy, jeśli mnie słyszysz, pamiętaj, że bardzo cię kocham. Szukaj wsparcia w modlitwie. Jesteś silną i piękną kobietą. Wierzę, że do nas wrócisz. Będziemy znów razem. Czas naglił. Policja wydaje kolejne oświadczenie.
Zwracamy się do obywateli o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny sportretowanego na rysunku. Wierzymy, iż jest on zamieszany w zniknięcie 21-letniej Christine Johnson, którą ostatni raz widziano w sobotnie popołudnie pod jej domem w Santa Monica. Nazajutrz otrzymaliśmy telefon od kuratorki sądowej, która stwierdziła, że poszukiwany wygląda jak jeden z jej podopiecznych. Nazywał się Victor Pelielogus. Policji udało się wytypować podejrzanego. Umieściłam jego zdjęcie pośród pięciu innych portretów mężczyzn o zbliżonej fizjonomii i pokazałam je Susan oraz jej chłopakowi. To mógł być ważny trop. Jednak jeśli Susan nie potwierdzi tożsamości podejrzanego, śledztwo znów utknie w martwym punkcie. Spytała, czy to któryś z nich. Od razu go rozpoznałam. Nie miałam najmniejszych wątpliwości. Dzięki zeznaniom Susan Murphy policja wreszcie ustaliła tożsamość podejrzanego. To Victor Pelielogus, 42-letni restaurator, kilkukrotnie karany za przemoc wobec kobiet. Miał wielokrotnie do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Figurował w kartotece policyjnej. Victor Pelielogus był drapieżnikiem, który sprytnie manipulował ofiarami. Za cel zawsze obierał dziewczyny pragnące sławy. Nigdy nie dowiemy się, ile ich miał na sumieniu. Poszukiwania panny Johnson wciąż trwają. Dwa tygodnie temu zaginęła 21-letnia Christy Johnson, zwabiona w pułapkę przez mężczyznę, podającego się za łowcę talentów. Młode kobiety nie przestaną przyjeżdżać do Hollywood mimo czyhających zagrożeń. Dzięki zeznaniom Susan Murphy, detektyw Obenchain wytypowała podejrzanego 42-letniego Victora Pelielogusa, notowanego przestępcę seksualnego. Doskonale wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Figurował w kartotece policyjnej. Okazało się, że Pelielogus doskonalił swój fortel od 1989 roku. 14 lat wcześniej poznał Christine Klugin. Podawał się wówczas za producenta muzycznego. Zaprosił ją na imprezę do Bonaventure Hotel. Twierdził, że odbywa się tam impreza branżowa, na której gościć będzie Madonna i inne sławy. Pomyślałam, dlaczego nie. Jednak na miejscu Christine zastała jedynie Victora. Usiłował mnie pocałować, ale go odepchnęłam. Wówczas zaatakował. Próbował zedrzeć ze mnie ubranie. Nagle wyciągnął sznur. Klugin zdołała się wyrwać i uciec. Pelielogusa oskarżono o usiłowanie gwałtu. Nie przyznał się do winy, ale w końcu poszedł na ugodę. Skazano go za pozbawienie wolności na 3-letni nadzór kuratorski.
Sądzimy, że Christy Johnson spotkało to samo, co inne dziewczyny. Victor stosował fortel, dzięki któremu mógł zaspokajać chore żądze. W toku śledztwa ustalono, że od 1998 podawał się za łowcę talentów. Oszukał także 29-letnią Kathy Dubono. Komplementował moje nogi. Twierdził, że odpowiada za casting do nowego Jamesa Bonda. Szukał nowych twarzy. Mamił mnie wizją olbrzymich zarobków. Nie pamiętam, jakie to były kwoty, ale robiły wrażenie. Wydawał się bardzo wiarygodny. Sądziłam, że to moja szansa. Dubono wybrała się na przesłuchanie z kolegą. Pod umówionym adresem nikt na nich nie czekał. Jestem pewna, że Victor dał sobie spokój, gdy zobaczył ją w towarzystwie postawnego mężczyzny. Plan spalił na panewce. Inne kobiety nie miały tyle szczęścia. Podszedł do niej i powiedział, że ma wspaniałe nogi. Zaproponował pozowanie do plakatu reklamującego film o Bondzie. Nie wiedząc, jak działa Hollywood, zgodziła się bez wahania. Następnego dnia Victor zwabił 24-latkę do swojej nieczynnej restauracji pod pretekstem odbycia próby przed przesłuchaniem. W oknach wisiały plakaty filmowe, jednak wydało się jej nieco dziwne, że w pomieszczeniu znajdowała się kuchnia. Snop światła padał na krzesło pośrodku, prócz nich żywej duszy. Polecił jej usiąść na podłodze, skrzyżować nogi i ćwiczyć pozy. Choć zaskoczona, dziewczyna usłuchała. Nagle wyciągnął nylonowy pas i skrępował jej kostki. Zaczęła wierzgać. Gdy napastnik usiłował związać jej ręce krawatem, okładała go pięściami, wołając o pomoc. Nie zamierzała się poddać. W końcu zdołała go odepchnąć i wyswobodzić nogi. Rzuciła się do wyjścia, ale zagroził jej drogę, mówiąc: zapragnąłem cię od pierwszego wejrzenia, nie uciekniesz. Dwudziestojednoletnia Christy Johnson zaginęła 15 lutego 2003 roku. Dwa tygodnie później detektyw Oben Chain wreszcie wytypowała podejrzanego 42-letniego oszusta Victora Pelielogusa. 5 lat wcześniej mężczyzna zwabił inną, młodą dziewczynę do nieczynnej restauracji pod pretekstem przesłuchania do nowego filmu o Bondzie. Usiadła na podłodze ze skrzyżowanymi nogami. Nagle wyciągnął nylonowy pas i skrępował jej kostki. Okładała go pięściami, wołając o pomoc. Zdołała wyswobodzić nogi i rzuciła się do wyjścia. Zagrodził jej drogę, mówiąc: zapragnąłem cię od pierwszego wejrzenia, nie uciekniesz. Odpycha go, biegnie prosto do auta i odjeżdża z piskiem opon. Ledwie uszła z życiem. Pelielogus został ponownie aresztowany pod zarzutem usiłowania gwałtu. Znów poszedł na ugodę i został skazany na 5 lat więzienia, z czego odsiedział 3,5. Przez 3 lata odsiadki nieustannie myślał o tym, że schrzanił sprawę.
Miał ofiarę w garści, a mimo to zdołała zbiec. Jak temu zapobiec w przyszłości? W więzieniu doskonalił swój zbrodniczy plan. Pelielogusa wypuszczono w styczniu 2003, ledwie 5 dni przed spotkaniem z Susan Murphy i 4 tygodnie przed atakiem na Christy Johnson. Zaś 26 lutego detektyw Oben Chain ma jedno zadanie – czym prędzej go odnaleźć. W obliczu tych faktów lektura jego kartoteki policyjnej wprawia w osłupienie. W poniedziałek 17 tego samego dnia, gdy zawiadomienie złożyła matka Christy, Victor usiłował ukraść BMW z salonu w Beverly Hills. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez policję i osadzony w więzieniu. Mężczyzna, poszukiwany przez detektyw Oben Chain i całą policję z Santa Monica, od 11 dni przebywał w zamknięciu tuż pod ich nosem. Nasi policjanci udali się do zakładu karnego w Los Angeles. Liczyli, że zacznie współpracować. Christy mogła wciąż żyć. Przesłuchanie podejrzanego trwało 7 godzin. Próbowaliśmy wszystkiego, by skłonić go do mówienia. Czas uciekał. Im dłużej z nami pogrywał, tym większa rosła w nas frustracja. Był gotów rozmawiać o wszystkim, tylko nie o Christy. Złożyli mi wizytę inspektor oraz komisarz policji z Santa Monica. Twierdzili, że Christy najprawdopodobniej nie żyje. Christy was probably not alive. And my first question. Spytałam, czy zatrzymany był karany za zabójstwo. Has he ever been arrested for murder before? Odpowiedzieli, że nie. Nie traciłam nadziei. Pomyślałam, może ją porwał, a nie zamordował. To socjopata. Nie miałam najmniejszych wątpliwości, że zna miejsce pobytu Christy, ale nie mogliśmy go skłonić do współpracy. Trzeciego marca Susan Murphy zostaje kolejny raz poproszona o rozpoznanie podejrzanego, tym razem na żywo. Wprowadzono kilku mężczyzn. Czułam się niczym w horrorze. Znów rozpoznałam go bez żadnego problemu. W Kalifornii padało wówczas przez szereg dni. Gdy się przyjaśniło, czterech nastolatków wyruszyło na przechadzkę po Skyline Drive. U podnóża zbocza dostrzegli jakiś kształt. Wyglądał jak śpiwór. Ktoś zawinął w niego manekina. Jeden z chłopców zszedł na dół i zajrzał do śpiwora. To nie był manekin. W śpiworze leżały zwłoki młodej kobiety ze skrępowanymi dłońmi i kostkami. Chłopcy dzwonią na policję. Przybyli w kilka minut i zabezpieczyli teren. Prowadziliśmy akurat przesłuchanie w więzieniu, gdy rozdzwoniły się nasze telefony. Znaleźli ciało, usłyszałam. Czym prędzej pognałam na Hollywood Hills.
Christy Johnson podczas wakacji na Florydzie wytatuowała sobie kwiat hibiskusa na lędźwiach. U podnóża zbocza rzeczywiście leżało ciało. Gdy dostrzegłam tatuaż, pomyślałam, że to pewnie Christy. Naprawdę wierzyłam, że uda się ją odnaleźć żywą. Koroner zidentyfikował zwłoki na podstawie uzębienia. Zatrzymany był teraz podejrzany o zabójstwo. Szyja i głowa całkiem zgniły. Jednak reszta nie uległa rozkładowi. Z uwagi na nachylenie zbocza i położenie ciała, krew spłynęła do głowy. Poza tym śpiwór zawilgotniał. Nie miałam odwagi pokazać zdjęć matce. Christy kochała życie, starała się otaczać tym, co piękne. Coś w jej rysach sprawiało, że byłam do niej podobna. Pełne entuzjazmu, żywe oczy. Czułam z nią więź niczym z siostrą. Może mając 21 lat podjęłabym podobną decyzję co ona, ale byłam 3 lata starsza, a ponadto mieszkam w Los Angeles niemal całe życie. Dała się omotać wyjątkowo zręcznemu kłamcy. To przykre. Po odnalezieniu ciała zaczęliśmy gromadzić dowody. Należało ustalić, co stało się z Christy, gdy feralnego popołudnia wyszła z mieszkania. Gdzie spotkała się z Wiktorem i jak znalazła się na błotnistym zboczu? Skontaktował się ze mną handlarz nieruchomości, który oprowadzał Wiktora po kilku posiadłościach. Zabójca podawał się za producenta filmowego. Chciał szybko dobić targu. Zdarzyło mu się dopytywać, czy drzwi są dźwiękoszczelne. Ciało Christy znaleźliśmy kilkaset metrów od jednego z domów, które oglądał. Przesłuchany zostaje świadek, który jako ostatni widział Christy żywą. Fotograf mody, mieszkający nieopodal miejsca zbrodni. Po przesłuchaniu świadków i dokonaniu kilku rewizji, mogłam wreszcie odtworzyć bieg wydarzeń. 15 lutego około 17 Christy wyjeżdża z domu w stronę Laurel Canyon, gdzie mieszkają liczne hollywoodzkie sławy. Szuka rezydencji stylizowanej na zamek. Błądząc, skręca w złą uliczkę. Obok mnie zatrzymała się mała Mazda, za kierownicą której siedziała młoda kobieta, typowy widok w Los Angeles. Była zdenerwowana, gorączkowo dopytywała, gdzie znajduje się zamek. Miała tam umówione spotkanie. Wyglądała na kogoś, kto pragnie zostać aktorką. Zapewne sądziła, że wymarzona okazja jest na wyciągnięcie ręki. Skierowałem ją pod właściwy adres. Podziękowała i nigdy więcej jej nie widziałem. Skręciła w Skyline Drive. To wąska i kręta droga biegnąca między wzniesieniami, z których rozpościera się widok na Hollywood Sign. Wyobraźcie sobie, jakie myśli biegły Christy przez głowę.
jechała na przesłuchanie do roli w Jamesie Bondzie, a w tle słynny napis: marzyła o tym całe życie. Wreszcie trafia pod umówiony adres. Udało się. Zwabił ją tam, chcąc zgwałcić. Szamotali się, aż wreszcie udusił dziewczynę, a ciało zrzucił ze skarpy. Wiktor niedawno wyszedł z więzienia. Nie mógł pozwolić, by na niego doniosła. Miała związane ręce oraz nogi. Dlaczego ją udusił? Nie wiadomo. Jeśli nie zdradzi tego sam, Wiktor, nigdy się nie dowiemy. Świadomość, jak bardzo cierpiała, to dla mnie wyjątkowy ciężar. W maju 2003 roku Wiktora Pelielogusa oskarżono o morderstwo pierwszego stopnia. Nie przyznał się do winy. Choć sprawa wydaje się oczywista, pojawia się problem. Z uwagi na załamanie pogody obawiałam się, że będziemy mieli problem ze zgromadzeniem dowodów. Miałam rację. W marcu 2003 roku 21-letnią Christy Johnson znaleziono martwą na zboczach Hollywood Hills. Została uduszona, a jej skrępowane ciało zawinięto w śpiwór. Policja aresztowała podejrzanego, 42-letniego Wiktora Pelielogusa. Jednak nie potrafiła udowodnić, że był na miejscu zbrodni. Sęk w tym, że w wyniku obfitych opadów deszczu większość dowodów została zniszczona. Bardzo trudno jest skazać mordercę na podstawie poszlak. Opieraliśmy zarzuty wyłącznie na modus operandi sprawcy, czyli charakterystycznym sposobie zachowania. Nic więcej nie mieliśmy. Zgłosiło się do nas kilka kobiet, którym Wiktor proponował rolę w filmie o Jamesie Bondzie. Proces rozpoczął się w lipcu 2006 roku. Prokurator, pozbawiony mocnych dowodów, drżał o wynik. Mógł polegać jedynie na zeznaniach 8 kobiet, które usiłowały przekonać sędziego, że Wiktor był mordercą. Obawiałam się, że sędzia będzie nieprzychylny z uwagi na brak dowodów rzeczowych. Wszystko zależało od tego, jak potraktowane zostaną zeznania świadków. Zeznawałam jako pierwsza. Wiktor siedział na ławie oskarżonych. Bałam się jak nigdy. Wiedziałam, że życzy mi śmierci. To przez nas miał trafić do więzienia. Zeznania kobiet bardzo nam pomogły, wykazały, że podejrzany miał skłonności do perserweracji. Każdą kobietę prosił o założenie tego samego stroju, białej koszuli, spódniczki i szpilek. Stało się jasne, iż dawno przed spotkaniem Christy Johnson marzył o zbrodni doskonałej, gwałcie lub zabójstwie. Usiłowaliśmy podkopać jego pewność siebie. 26 lipca, 13 dnia procesu, Pelielogus decyduje się na zaskakujący krok. Chce ugody, przyzna się do winy pod warunkiem, że nie zostanie skazany na śmierć. Wreszcie koniec. Cieszyliśmy się, że nie musimy kolejny raz przeżywać śmierci Christy. Czy aby na pewno?
Dziś rano sąd otrzymał długi list autorstwa oskarżonego. Gdy obrady zostają wznowione, oszust próbuje ostatniego fortelu, w którym wnioskuje o anulowanie ugody. To niewątpliwie wytrawny manipulator. Przyznanie się do winy zostało na nim wymuszone. Twierdzi, że nie był w pełni świadom, co czyni. Sąd musiał rozpatrzyć ten wniosek. Czytałem uzasadnienie dwukrotnie. Jeśli sąd się przychyli, wszystko trzeba będzie zacząć od początku. Świadkowie zostaną kolejny raz przesłuchani. Gdyby na jaw wyszły nieścisłości w zeznaniach, sędzia może nabrać wątpliwości. Przemyślane posunięcie. Czy zaważy na losach sprawy? Oddalam wniosek. Prawo stanowi jasno, że nie można motywować decyzji zmianą zdania. Chciał wyjść rakiem. Działał świadomie i według planu. Za morderstwo pierwszego stopnia skazuje oskarżonego na 25 lat pozbawienia wolności. Wiktor Pelielogus w żaden sposób nie walczył ze swoimi chorymi żądzami, co popchnęło go do potwornej zbrodni. Zabił Christy, moją ukochaną córkę, piękną, młodą kobietę. Rozmawiałam z rodzicami ofiary. Nazywam się Kirk Johnson, jestem ojcem Christy. Cieszyli się, że już po wszystkim. Niezbadane są wyroki boskie. Nie znam odpowiedzi, dlaczego do tego doszło, ale znajduję pocieszenie w fakcie, że Christy trafiła do lepszego świata. Historia Christy Johnson uświadamia nam niebezpieczeństwa, jakie czyhają w Hollywood. Była rozsądną, młodą kobietą. Skoro dała się tak łatwo omamić, musiała spotkać na swej drodze wyrachowanego drapieżnika. Gdy nie kryjemy się ze swymi marzeniami, niektóre osoby mogą to wykorzystać przeciwko nam, mamiąc pustymi obietnicami. Powszechnie wiadomo, że Lana Turner została zauważona przez łowcę talentów w sklepie. Takie historie się zdarzają, choć niezwykle rzadko. Łatwo jest ulec pragnieniu sławy. Nie znałam Christy, ale z tego co wiem, była bystrą dziewczyną. W niczym nie zawiniła. Trafiła na wytrawnego oszusta. Christy Johnson nigdy się nie zestarzeje. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako dziewczyna, która chciała zostać gwiazdą. Niestety, nie miała szansy zaistnieć. Taka jest właśnie fabryka snów. Młode, żądne, słabe aktorki nie mają łatwo w Hollywood. Nie wiedzą, jakimi prawidłami rządzi się ten biznes. Zrobią niemal wszystko, by natychmiast się przebić, podczas gdy prawda jest taka, że potrzeba lat żmudnej i wytężonej pracy. Co dzień czuję ból, przychodzi niczym fala, pochłaniając mnie całą.